No dzień dobry, witajcie w kolejnym dniu. Dzień dobry, tam są dziewczyny. Słuchajcie, zapalę światło, żeby było lepiej widać. I słychać. I słychać, dokładnie. No i tak. Jesteśmy pod Łodzią. Nie, w Łodzi jesteśmy właściwie. Jesteśmy w Łodzi, słuchajcie, a za oknem leje deszcz. No tak pada. Całą noc padało. Ale chcemy się podzielić z wami takimi spostrzeżeniami. Pierwsza rzecz. Na dworzu było plus 5, plus 4, plus 5. My w tej chwili mamy 21 stopni. Tutaj w Bastu chodzi od godziny 5 rano, bo do 5 nie chodziło, nie, do 6 nie chodziło. Mój SMS przyszedł. Do 6 nie chodziło w Bastu, mieliśmy 15 stopni tutaj, także... A o 6 nas obudziły dzwony. O 6 obudziły nas dzwony, bo stoimy pod kościołem. Przez chyba 10 minut były, ale tak prawie jakby były obok. No, ale nie, no spoko, nie? No, tak. Jeszcze wczoraj, bo powiedzieliśmy sobie, że pewnie ludzie do kościoła przyjadą i będzie tutaj duży ruch. No, i obudzą nas samochody. Obudzą nas samochody, a to obudziły nas dzwony. No, ale dobra, no w porządku. Więc tak, słuchajcie, zobaczymy teraz, czy mamy zaparowane okna. Idziemy na okno dachowe. Odsłonimy tutaj. I zobaczcie. Nie ma żadnej pary. Nic, po prostu zero, co mnie bardzo cieszy. No ale też trzeba sprawdzić, czy nie są zaparowane tutaj te boczne okna, te brygadówki nasze. I zobaczcie, nic tutaj się złego nie dzieje. Także spoko, tutaj pewnie okna są zaparowane, bo mamy takie maty. Ale nie, tutaj też nie, troszeczkę tutaj z przodu te szyby są troszeczkę zaparowane, ale zobaczymy jeszcze. Tu mamy taki patent. O, no tak, ta szyba z przodu jest zaparowana, no ale jest też tutaj obłożona tą matą, żeby było troszeczkę więcej intymności. Aha, chciałem jeszcze powiedzieć, że były rozwieszone wieszaki, Boże, ręczniki, które były mokre, są schudkie, a wilgoci nie ma. Jeszcze sprawdzimy to okno, już Matyśka podchodzę, to okno, tutaj troszeczkę tak minimalnie jest zaparowane, ale tak dosłownie tylko troszeczkę. I akumulator daje radę. Bardzo ładnie to wygląda, także spoko, jesteśmy uratowani. A u Maty jeszcze co? Bo ja aha, tu u ciebie jeszcze Matyla, tak. Ty tutaj huchałaś, więc no pewnie. To jest najbliżej mnie. Okej. Okay. O, tak troszeczkę, minimalnie. Nie? No, takie. No, tak delikatnie, naprawdę delikatnie. Także woda się tutaj nie leje. Bardziej się leje z drugiej strony. Z drugiej strony się leje, tak, ale no pada mega. Także super. Ja się cieszymy, bo nam pisaliście, że będą zaparowane okna i że w ogóle będzie dramat, a nie jest, więc super. Znaczy pewnie przy mniejszej temperaturze, niższej temperaturze, jakby tam było z minus 4, no, minus 5. Nie wiem, czy on będzie to pewnie tak. To jest kwestia naszych upodobań. No, dokładnie. To raczej tak. No. Słuchajcie, także tak, wszystkie nasze plany póki co stoją pod wielkim znakiem zapytania. No ale nic, no jakoś damy radę. Nie? Będziemy mieli tiny house. Co będziemy mieli? Tiny house przez jeden dzień. Dokładnie. Czyli mały domek. Słuchajcie. Słuchajcie, no to co? No chyba czas wstać i napić się kawy. Także dziewczyny, dzisiaj... Ogarnijcie się, tak? Ogarnijcie się. Musimy zrobić kawę. Ty mnie tą kawą nie przekonałeś, tata. Czym cię przekonałem? Nie przekonałeś mnie tą kawą, bo nie. Ja nie pijam. A śniadankiem? A śniadanko? Jadasz? Powoli. Powoli? Dobra, słuchajcie. Największe wyzwanie to będzie wypuścić psa na dwór i potem go wpuścić. Dokładnie. No i kto to zrobi? Tata, bohater domu, co? No właśnie. Ten osobnik domu, który stoi za kamerą. Okej. Okay. Kto stoi za kamerą? Tu nikogo nie ma. Dobra. Ogarniamy się i do zobaczenia później. Proszę Państwa, z uwagi na niedogodności spowodowane pogodą, żeby dziecko się nie nudziło. Zaśpiewam piosenkę.
czasie deszczu dzieci się nudzą. Nie, dobra, jeszcze nie będę śpiewał. Mnie nie rozświeszaj. Dobra, nie dobra. Rozpraszaj, bo to nie są, będę śpiewał. To jest operacja na otwartym sercu. Ej, nie w tą stronę. Co się to stało? Jest, to jest mały tutorial. Tutorial, ale... Tata siebie ale nagrywa. Nie ale ja nie chcę siebie nagrywać, tylko on nie bardzo zwariował. Przerwa techniczna. Dobra, obrócę go po prostu. Okej. Okay. Dobrze, to teraz mamy tutorial. Tutorial beauty. Beauty makeup. Dzieci się nudzą w czasie deszczu. Proszę pani, gdzie pani się uczyła malować brwi? U mamy. U mamy, tak? Aha. U której mamy? U tej mamy, tutaj. W tej mamy, tutaj. A, okej. Okay. Dobrze. Proszę za dużych zbliżeń nie robić. Dobra. Teraz najtrudniejsze. Tak? Teraz najtrudniejsze. Zerwanie drugiej brwi, to jest po prostu. Robić drugą tak samo jak pierwszą. To jest najtrudniejsze, tak? Że mama się trudni i podniesie brew. Nie. Trochę, bo ja tutaj... No może jednak? No. Ale nie, bo mi... Nie, już mi opadła, spoko. Okej. Okay. Ale proszę pani. Cóż za precyzja. Kamera po prostu moja córa. Lata z jednej, drugiej strony. Tak. I to przy... Aha, no nie, przy sztucznym świetle nie. Najlepiej przy naturalnym, tak? Mm-hmm. Aha, dobrze. Ale mam emocje, po prostu jestem... No i dziecko już się zachowuje jak typowa makijażystka. Tak. Ustawia sobie głowę, czuć się tutaj nie szczypie za to, bardzo dobrze. A ja po prostu jestem pod takim wrażeniem. Okej. Okay. Jest dobrze? Nie wiem, zaraz oceniam. Oceniam. Oceniam zaraz. A jak wy oceniacie? Bardzo, wszystko czas. Proszę bardzo. Nie, bo to tak... Jest dobrze? Dobra, dziękujemy. Chciałam rozczesać. A, rozczesać jeszcze. I troszkę przesunąć barwnik. Trzeba mieć specjalną szczotkę, tak? Tak, taką. Aha. A do czego jest ta po drugiej stronie? Bo się ta do drugiej jest grzebyczek. Grzebyczek do rzęs. Okay. Tego nigdy nie używam, bo nie używam, bo nie lubię. Dziękuję, bardzo ładnie. Dziękujemy. Ile płacę? 20 tysięcy. A to Jesus, taki. Tak. Widzę, że pani to z nazwiskiem jest, proszę pani. Przytulas. Dobrze. No, jeszcze tylko pokażemy wam, jak dzisiaj spaliśmy. Tu jest właśnie ten kościół, gdzie dzwony biły wcześniej rano. I zobaczcie, stoimy w takim miejscu, na parkingu. To jest parking taki osiedlowy. Mimi, zostaw to! Zostaw to! Parking osiedlowy. Także osiedlowy, to jest taka dzielnica domków jednorodzinnych. No i tutaj jest kościół, więc myślę, że to jest ten parking chyba należący do kościoła, jak może nawet nie należący, no ale taki parking, gdzie idąc do kościoła można zostawić sobie samochód. No i tak, jak przyjechaliśmy, to tam stały dwa samochody. Tak jak ten srebrny stoi, to stał jeszcze inny samochód obok. I generalnie no, było pusto, więc tak się ustawiliśmy, żeby rano właśnie, jak będą ludzie przyjeżdżać do kościoła, żeby tutaj nie zostawić, nie przeszkadzać. No ale jak widać, nie ma za dużo osób. Było parę samochodów wcześniej troszeczkę, ale teraz już ich nie ma i odjechały. Także tak, słuchajcie sobie, właśnie staliśmy bardzo cicho, przyjemnie, spokojnie, a miejscówkę tą znaleźliśmy na Park for Night. Właśnie podjechaliśmy na stację benzynową. Pierwsza informacja jest taka, że jest paliwo tańsze niż gdziekolwiek indziej. 4,99. Tak, hit cenowy za diesla. Matylda jedzie dalej, prowadzi. Jakoś szczęśliwie dosięga do pedałów? No, dosięga. Dosięga. Widzicie, dosięga do pedałów, więc dźwignie temat. Nie będzie problemu. Ja do wszystkiego dosięgam. Właśnie tak sobie teraz jechaliśmy i zastanawialiśmy się, że my to pod prąd... O, Krzysztof idzie płacić. Że my to tak pod prąd, nie, Matylda? Wszyscy pojechali nad morze, a my pojechaliśmy do Łodzi. I ja sobie właśnie uzmysłowiłam, dlaczego mnie tak ciągnęło do tej Łodzi bardzo mocno. Bo właśnie opowiadałam mojej rodzinie, że być może spędziłabym tu 2 lata mojego życia. Inaczej się życie potoczyło, miałam tutaj przyjechać do szkoły, uczyć się. Wyszło inaczej. I chyba dlatego teraz tu jesteśmy. A w ogóle to chcę jedną rzecz powiedzieć, bo Mimi wyszła na dwór, jak padało. O tak. I ona się położyła i przez jakieś 2 godziny
leżała i w ogóle się nie ruszała, ona spała 2 godziny. Po 6 dniach jest deszczem. Matylda ją owinęła kocykiem śliczkę. Tak, i ona tak cały czas leżała, teraz stała. Stała Mimi? Stała, bo ktoś uciekł. Kogoś nie ma. Jednego członka rodziny brak, tak Mimi? Brak ci członka rodziny? No już ma nerwy, jak kogoś już tak, nie ma. Już pies się denerwuje, bo ona nie lubi, jak nie ma wszystkich ze stada. Tak, bo to jest dla niej po prostu szok, tak. Niedowierzanie. No i wraca nasz bohater domu, który upolował tanie paliwo. A wraca. Jedna rzecz. My mamy, jesteśmy w Łodzi, a mamy samochód, a nie Łódź. Więc coś tu nie gra, mamy bana, nie? Widzicie mnie? Nie. Matylda dzisiaj prowadzi. Tak? Zapraszamy bohatera domu. W Łodzi było 3 potentatów finansowych. Jednym z nich był pan, który się nazywał Karol Scheibler. Na nim Raymond wzorował się, jeżeli chodzi o jedną z takich głównych postaci w Ziemi Obiecanej. To jest film taki dosyć mocny. I oczywiście książka. Ekranizacja to jest bardzo ciekawy film, który jest taki dosyć właśnie mocny, jeżeli chodzi o przeżycia. Ja pamiętam, jak oglądałam, to bardzo tam wstrząsnęły mnie te sytuacje, które były. I właśnie ten facet, czyli ten Karol, pan Karol, miał przewagę nad wszystkimi tutaj potentatami, dlatego że zrobił po prostu dobre inwestycje. Były jakieś tam załamania rynku i tak dalej. On dzięki tym dobrym inwestycjom mógł kupić teren, który się nazywa Księży Młyn. I teraz tu jesteśmy właśnie. I on tutaj stworzył miasto w mieście. Tam jest Księży Młyn. Tak naprawdę, tak, tam jest Księży Młyn. Zaraz tam pójdziemy. Słuchajcie, tam jest, on stworzył tak, szpital, sztuczny staw, który wydaje mi się, że znaleźliśmy, zupełnie niechcący przez przypadek. Tak. Stworzył budynki mieszkalne, sklepy, biblioteki, szkoły, no w ogóle tutaj było wszystko. I taka ciekawostka, jeżeli chodzi o to miejsce, że w tej chwili jest to na skalę europejską uważane za jeden z najciekawszych zabytków takich przemysłowych. Także myślę, że pójdziemy sobie zobaczyć, wszystko jest zbudowane z czerwonej cegły. Wszystko zbudowane z czerwonej cegły, wygląda tak bardzo ciekawie. No i wygląda tak właśnie jak Łódź fabryczna, tak jak się kojarzy, no, nie? Ładnie. Jak Ziemia Obiecana. Tu mamy Muzeum Kinematografii. To jest w pałacu tego pana, który tutaj jest podpisany, czyli Karol Scheibler. Tak to wygląda. A tu mamy fajną wywieszkę, że Muzeum Kinematografii. Rekwizyty z filmu King Size. Słuchajcie, tutaj jest Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi. Nie mam dobrej dykcji, także ja bym się tutaj nie nadawał. A ta szkoła mi się zawsze kojarzy z panem Cezarym Pazurą, który prowadzi też vloga ma i tak bardzo fajnie opowiada na tym vlogu o różnych sytuacjach, które miały miejsce w tej szkole. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pana Cezarego Pazurę i wszystkich jego widzów, którzy też oglądają go. No i cóż, no to tyle chyba, nie? Zaraz przyjdzie samochód, nie będzie nic słychać. Nic nie widzisz, tak? Także słuchajcie, to jest ta słynna szkoła filmowa w Łodzi. Sej, wyszłam z łazienki i nie ma Matyldy, nie? Jak to nie ma Matyldy? Nie wiem, buty są. Gdzie one? Buty stoją. Ja poszedłem kapcie zrobić, stoją. Poszedłem zrobić zdjęcie. Czekaj, może pod stolikiem. Nie, pod stolikiem jest tylko pies. No już, pewnie na łóżko się położyła. Nie ma jej. Ja pierdziczę, gdzie ona jest. Na tak mojej przestrzeni dziecko zginęło? Ty czekaj, tu za kurtkami może. Aż ty! Ty zobacz. Ale szat. Zawsze no i tak jest tyle kurtek, że się zmieszczę. No tak, ale czat. No ale po prostu. Plecak, tak. Ale mnie sfilmowałaś po prostu na maksa, nie? Bardzo. Jesteśmy. Słuchajcie, jesteśmy w takim miejscu, że ja marzyłem o tym, żeby po prostu tu przyjechać. Bo ja bardzo lubię takie miejsca. Uwielbiam wręcz. Czyli jesteśmy w jednej z największych galerii handlowych. Aj,
w Europie, która się nazywa Manufaktura. I zobaczcie, to jest taki czat, że nawet jest tak dużo parkingów, że mają nawet takie duże numerki, nie? Tu jest 9, my stoimy na 8, tam taka jest fioletowo-różowo jakaś. Matylda ubiera buty. A przyjechaliśmy tu w związku z tym, że zachciało nam się McDonalda, bo jest godzina taka, że... Lodów. I przekąsiaka jakiegoś. Tak, tak myślę, nie? Tak? I idziemy szukać McDonalda. A to jest w ogóle też ciekawe miejsce historyczne. Bo uwaga, uwaga. Galeria może być historyczna. Tak, bo jest na terenie, który jest historyczny. Tak może być. Bo ten teren, słuchajcie, to był takiego pana, który się nazywał Izrael Poznański. Matylda walczy z drzwiami. Bo tu jest taka sytuacja, że ten pan, słuchajcie, to był jeden z tych trzech największych tutaj, ówczesnych. I najgorszym. I tak Matylda pytała, kto był najgorszy, to chyba ten pan był najgorszy niestety. Bo on był taki, że bardzo był skąpy i bardzo mu zależało na zarabianiu pieniędzy. W związku z czym wymyślił sobie, że to taka historia, legenda, niepotwierdzona w 100%. Ale to wyczytałam w książce pani Elżbiety Dzikowskiej, że on sobie wymyślił coś takiego, że nad bramą, gdzie było wejście do fabryki, jest zegar i on był cofany o 15 minut po to, żeby robotnicy, ludzie pracujący tam, pracowali dłużej te 15 minut. No i ci robotnicy się w tym momencie bardzo mocno zdenerwowali i zrobili, słuchajcie, zamieszki, strajki i tak dalej. No i nie było wcale tak przyjemnie, a manufaktura wygląda, słuchajcie, tak. Pięknie odnawiona i jest gigantyczna. Po prostu ja nie mogę, jakie to jest wielkie. To jest po prostu taki... Wow. Jedna z największych galerii handlowych w Europie. Tadam! No dobra, to zostajemy tu tydzień. Hotel. Czyli Krzysiu, jesteś w swoim ulubionym miejscu. Tak. Chciałbyś tu spędzić resztę życia. Nie, słuchajcie, najwspanialsze jest to, że my tu przyjechaliśmy... Nikogo nie ma. Znaczy jest mało ludzi. I żeby zwiedzić to wszystko, miesiąc by trzeba było chodzić. No. Bez przerwy. To coś dla nas, mama, nie? Matylda zwróciła na to uwagę. No, ławeczki są petarda. To coś dla nas, mama, nie? O. Nie, słuchajcie, jest ładnie. No dobra, to każdy bierze kartę kredytową i w drogę. Ty, ale to krzesło, ale to świetny taki tron. To jest... Tron do selfiaków, ale jest mokro, wiesz? Trudno. Poświęcenie? Zaczynamy się trochę pocielić. Jezu, Matylda, naprawdę? Że tak na kucy... Jezu, usiadła. Na kurtce. Moje dziecko usiadło. No. Wow. Znaczy w sensie tam usiadła. Czekaj, to jest napisane. Widzę przyszłości, serce, kapsuły. To jest kapsuła czasu. No, 2020-2120. Kapsuła czasu. Fundacja Tworzymy Kraków. A czemu w Łodzi? No też piknie. To wygląda jak złoty przycisk. Taki. O, zrywka? To jest za Iwaniu R. O, zrywka. To jest nawet kręgielnia. Bez R. Kręgielnia. To jest meeting point. Jak się zgubisz, to się spotkasz przy meeting point. Tak? Aha. No dobra. Także jak się zgubimy, jak się któryś z was zgubi, to tutaj się spotykamy, tak? Dobra, czyli we wtorek. Jakby się zgubicie, to też my się spotykamy tutaj, okej? Okay? Jakby się zgubicie, to też się tutaj spotykamy, pamiętajcie. Jesteśmy już po zakupach. Niestety, słuchajcie, nie udało nam się zjeść lodów. Zrobimy na śniadanie. Ponieważ wszystko jest otwarte oprócz McDonalda. Tak jest. Także a ponieważ niestety... nie udało nam się zjeść lodów, to jedziemy na pizzę. W ramach buntu zjemy pizzę. I protest songu. Zjemy pizzę. Tak, jedziemy szukać telepizzy, bo to nasza jedna z najulubieńszych telepizzów. Znaczy pizzów. No. Dokładnie. Już wiecie, gdzie jedziemy. Mój mąż pierwszy raz parkuje tylnoboczne? Równoległe. Równoległe. Tylnoboczne. Dla mnie to jest zawsze tylnoboczne. Znaczy ja tylnoboczny pierwszy raz parkuję. No właśnie dlatego mówię, że pierwszy raz parkujesz. Proszę.
On jest mistrzem w takim parkowaniu. Ja jestem mistrzem, kiedy mój mąż mnie... Bo dla mnie to trzeba pojechać do tyłu i skręcić w bok. Dlatego za mnie tylnoboczne. Dobra, jak będziecie chcieli kiedyś zaparkować tylnoboczne parkowanie, to zgłoście się do mnie. To zgłoście się do mnie, ja wam udostępnię filmik. Mój mąż jest mistrzem, a ja jestem mistrzem wtedy, kiedy on mnie prowadzi, kiedy mi mówi, w którym momencie mam skręcić. Bo tak to niestety dla mnie to parkowanie tylnoboczne to jest dramat. Zwłaszcza w Łodzi, nie? A w Łodzi to w ogóle jest dramat łódzki. Jeszcze słów kilka od Magdy. Jesteśmy przy ostatnim już chyba dzisiaj miejscu, które chcemy odwiedzić. To jest Biała Fabryka. I co jest? Biała Fabryka. I to jest, w tej Białej Fabryce w tej chwili mieści się Muzeum Włókiennictwa. Niestety zamknięte z wiadomych powodów. Ona jest dlatego taka specyficzna, bo jest jedyną, była jedyną, no i jest jedyną fabryką w Łodzi w tamtych czasach, która była otynkowana. Wszystkie inne były po prostu z czerwonej cegły i tyle, a ta jeszcze miała tynk, także to już, wiecie, klasa wyżej. Aha. A jeżeli chodzi o właściciela, to był jeden z trzech właśnie, ten ostatni potentat ówczesny. I niestety pan trochę źle skończył, bo się przeliczył, jeżeli chodzi o tam kredytowanie i tak dalej. No to też się tak pewnie nie nazywało kredytowanie, no ale się zadłużył pod zastaw czego, rzeczy, których nie miał. Stracił płynność finansową. O, brawo, dziękuję. Ekonomista. No i generalnie skończyło się tak, że stracił cały majątek, łącznie z tym, że przez rok był w więzieniu nawet i po wyjściu z więzienia chyba już sobie odpuścił wracanie do zawodu, czyli do bycia fabrykantem i zajął się ogrodnictwem. I tak się skończyło jego życie, że po prostu skończył jako ogrodnik, do śmierci był tym ogrodnikiem. No i tyle, jeżeli chodzi o to. Tu mamy to Muzeum Włókiennictwa. Proszę bardzo. A jeszcze idziemy tam, bo tam jest dalej skansen łódzkiej architektury drewnianej. I niestety on też jest zamknięty do odwołania, w związku z czym chyba tylko sobie przez płotek zajrzymy i tyle. Idziemy. Słuchajcie, dzwoniliśmy, ale oni nas nie chcą wpuścić. Jakoś nas Włęczycy nie witają za bardzo. Dojechaliśmy do celu i skończyła nam się droga. Krzysiek próbuje taranem, ale chyba nie. Nie podjedziemy, koła będą nam przyślizgać. No, nie da rady. Nie rozwinęli nam żadnych tutaj takich jakichś tych, żebyśmy łatwiej podjechali, więc jedziemy szukać gdzieś dalej, żeby się zatrzymać. Na tych kamieniach koła się będą ślizgać. Musimy wycofać.